Siemandero, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam dedykowany zestaw do lotu zimnego powietrza do CF Moto 1850. A więc tak, dostałem go od Wahuti Variko. Słuchajcie, jest to zestaw, który sobie montujemy, później Wam trochę pokażę rzeczy z montażu. Składa się z kolanka do filtra powietrza w airboxie, które nie ma tam takiej kryzy i które ma większą średnicę. Składa się z rury, z rury, którą będziemy sobie wyprowadzać zaciąg powietrza, z zaślepki do airboxa, do której podepniemy tą rurę, i oczywiście opaski, ale to pierdółka, śrubeczki, a tutaj mamy, o, zrobimy sobie taki zasys i będzie to wyglądało tak, i będzie sobie tutaj darło powietrze, tu zrobimy dziurki, rurą wyprowadzimy tutaj wysoko, no, zasys powietrza wyprowadzimy tutaj zaraz pod licznik, żeby nie zasysał ciepłego powietrza tutaj spod silnika i spod chłodnicy, tylko właśnie tutaj spod samego licznika, robiąc tu dziurkę i tam dziurkę. Najprawdopodobniej tak to będzie właśnie wyglądać. I tutaj właśnie takie, no, zaślepeczki, nie? Z montażu zrobię Wam może tam kilka ujęć, bo tu chłopaki będą montować. Także bierzemy się do pracy i czekam jeszcze na komputer do CF-ki z dedykowanym programem właśnie pod tą modyfikację. Także widzimy się później. A więc dobraliśmy się do lotu w CFC i on wygląda tak. Także czasem jak pytacie, czy trzeba montować snorkle w CFC, no to widzicie, że zasys powietrza do silnika jest tutaj. I tak jest zajebiście wysoko, bo jest zaraz pod licznikiem, także to jest zdecydowanie na plus. A tutaj tak a propos, to jest do CVT, do przekładni. I co będziemy tu robić? Będziemy przede wszystkim, o ciepłanie, wymieniać tą rurkę, do której jest przymocowany filtr, bo ona ma tutaj taką kryzę pod kątem 90 stopni i to niby tutaj ten przepływ dużo zmniejsza. Tak to wymyśliły jakieś tam mózgi. Będziemy wymieniać na taką rurkę, która jest tutaj dużo jakby gładsza, i będziemy wywalać tego snorkla, puszczać do tego rurkę. Kurde, panie, ale mega dużo kurzu jest tu, co? No. Po tej kurde jeździe. Jest tak. No, zajebiście dużo, bo to wiesz, jak jechaliśmy z chłopakami, to jeden wielki kurz był, nie? Teraz wyciągamy airboxa. No patrz, no bo tutaj latuje to powietrze tędy, nie? Tak, tędy jest. No to jest zajebista zwężka jest. No. Czyli to trzeba będzie, wiesz, wywalić tutaj dość dobrą dziurę i to od tamtej strony dać. I do tego tą rureczkę pociągnie się ją gdzieś tutaj, nie? Tak, no. Ale które? A, no to tędy. Tędy zamiast tego pójdzie. No i trzeba będzie dać, gdzie? Tu podlicznik. No coś tu miejsca jest, nie? Dobra, to działamy. Jak wyciągniemy airboxa, to Wam jeszcze pokażemy, jak to wygląda. Wydarliśmy tego airboxa. No generalnie patrzcie, jak tu jest wąsko, nie? No zwężka jest zajebista, nie? Także będziemy tutaj wywalać dziurę i montować to ustrojstwo. Ale to zakurzone wszystko jest masakra. Możecie sobie czasem sprawdzić w Waszych cewkach, czy się Wam przepustnica do końca otwiera, bo w niektórych mogą występować jakieś tam blokady. Dobra, mamy tą dziureczkę powiększoną. Wycięliśmy taki otwór. Przyłóż tego czegoś. I teraz elegancko będzie nam tutaj. Nie no, zajebista jest różnica. Wiesz, to była 1/3 z tego. Duża jest. Zajebista, no. Duża jest różnica. To miałeś tylko tu, nie? No i teraz to zaraz, jak przykręcę, bo to na silikonku się wklei. Na silikonku się wklei, że troszkę było. Przykręcie. I co, i rureczka się tu z tego pociągnie, tutaj. Ten co tam. I się, nie? Tutaj wyczai jakiś ten, nie? Tylko się zastanawiam, bo oni dali dwa, jedno, tak? I drugie, nie? W sensie na czy dwie strony. Czy lepiej zrobić jedno i spiąć tam rurę? Czy nie lepiej zrobić na jedno, wywalić tu taką dziurę średnicy tej rury, jeśli to się zmieści, i wiesz, i bezpośrednio rurę podpiąć pod, no, to tylko, nie? I jakby faktycznie tą rurkę tu wypuścił, no pokaż to w ogóle, przyłóż.
To jest dopiero łapie. Drugie. To jest takie. To nie są kurwa tanie rzeczy. No tak, o, idzie, nie? No. No i wtedy nasze tutaj zasysa całość, nie? Wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, mamy już airbox zamontowane z powrotem w kładzie z rurą, którą będziemy sobie tu docinać zaraz i montować całą resztę. Zrobiliśmy to w ten sposób, że wycięliśmy tutaj dziurę. Z drugiej strony tak samo, ale tu jest już zamontowana ta zaślepka i sobie będzie tutaj zasysało powietrze. Z jednej i z drugiej strony a ta rura, pokaż Wojtek, bo to będzie ona. Zresztą to co sobie pokażemy? Nie pokażemy wiele. Tu będzie rura, tu będzie powietrze. Jak ją przytniemy i będzie sobie zasysało przede wszystkim co? Zimniejsze powietrze i czystsze. Czyste polskie powietrze. Na razie tyle, no bo co? Teraz trzeba to poskładać, rurkę dociąć, jakoś ją tutaj też zamocujemy troszkę, żeby nie latała, nie? W środku. No i to kolanko. To kolanko, nie? Wiesz, ono tak się niby wydaje, ale tu jest, wiesz, dużo większy ten, nie? No tam masz kąt prosty. Tu jest kąt prosty, no i to faktycznie ten, tak jak przedtem pokazywaliśmy, nie? No, ale tutaj, kurde, wiesz, to jest ten otwór dużo większy jednak, nie? To przedtem tu była 1/3 dosłownie tego, nie? Mamy już to mniej więcej poskładane, założyliśmy jeszcze filtr gąbka, nie gąbka papier, tak jak jest oryginalnie, żeby to miało jak najlepszą filtrację i tak dalej. Tu jest to kolanko wymienione, wygląda to tak. Tutaj mamy już tą rurkę mniej więcej przyciętą i wyciągniętą. Zaraz jeszcze montujemy to, ten cały cover z licznikiem. I później będzie jazda, jak jeszcze komputer dojdzie. A więc dotarł już komputer z Finlandii, z firmy Vahuti Variko. Jest to program dedykowany, zrobiony przez chłopaków z Serkap. Mamy zrobiony tutaj program dedykowany pod dolot, który przerabialiśmy. Także moi drodzy, ja sobie go zaraz zamontuję i przetestuję. Zamontujemy go do demóweczki i przetestujemy sobie, co dał dolot razem z komputerem. A tam stoi już CFK1000 dla Daniela. A więc jadę sobie przetestować i zobaczymy, jaka to będzie. Chyba ten. Coś i... Wow. Nie chcę zapraszać, ale jak wyrwał, to tyle, panie. Moi drodzy, no już pewnie słyszeliście 10 razy na tym odcinku. Dobra, muszę nagrzać sprzęta. Ale no, jest odejście. Czuję. Czuję to. Ram, pam, 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 pam. Dolot zimnego powietrza, przede wszystkim powiększone przeloty w dolocie, bo CF-ka miała troszeczkę tam takich zwężek różnych dziwnych i w tej chwili założony już komputer z programem od Vahuti Variko i od chłopaków z Finlandii z firmy Serkap. Na pewno wróci prędkość maksymalna, dlatego że chłopaki zwiększyli prędkość obrotową silnika maksymalną, bo fabrycznie jest 7900. Ja teraz jeszcze będę katował na maksa, a oni dali na 8350 obrotów. Ha, ciekawe, w kasku nie działa rozpoznawanie twarzy. Ale nie, powiem wam szczerze, że ten jedzie sobie to. No, dało to. Wow, on będzie na koło wyrywał, naprawdę. Coś tak czuję, że CFK wstanie na koło. Pojadę sobie standardowo zrobić moje dwa śmieszne pomiary. Wow. To jest spoko. O kurwa.
czoło. Jeszcze raz! Ja CF-ka taka krowa wyrywa na koło. Sorry za ten, za emocje, ale ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że CF-ka wyrwie na koło, naprawdę, nie? Nie no, naprawdę, ja się nie spodziewałem, że CF-a wyrwie na koło, nie? Że to jest długi kład jeszcze pode mną, to jest po prostu jakieś totalne szaleństwo, nie? Zresztą widzieliście w filmie, jak wymieniałem sam kit wariatora, to ta CF-ka ni cholery nie szła na koło, nie? A teraz to jest jakieś szaleństwo w ogóle. Wow! Ile daje zmiana programu i zmiana do lotu? No i oczywiście kit wariatora, bo w ogóle teraz mam zamontowany sport stage, czyli są trzy rzeczy zrobione. Jest przebudowany układ dolotowy, jest zmieniony program w komputerze na program właśnie dedykowany pod te zmiany i jest wariator założony stage 1. Wow, ja jestem zaskoczony troszkę, bo to naprawdę jest zajebista różnica. Zajebiście to czuć, nie? Trzeba sobie auta puścić i zobaczymy w ogóle pomiar, nie? Żeby nie kopyrtnąć w ogóle na koło. Ocie panie. Teraz specjalnie ruszyłem, żeby nie wyrywał na koło. Wow, ale to zapierdolę teraz. Generalnie z tego, co chłopaki z Finlandii mierzyli, kurde, wow, no powiem wam teraz, że jakbym tak w tej chwili postawił CF-ę i Polarisa mojego, to no nie dam sobie ręki uczyć, że Polaris lepiej się napędza. To, co chłopaki zrobili, znaczy z tego, co chłopaki mierzyli na hamowni, to po takich modyfikacjach daje to 6 koni mechanicznych, ale nie na silniku, tylko na kołach. Także przy tak małym pojeździe to różnica jest zajebiście odczuwalna i 7 Nm. Różnica jest zajebiście odczuwalna, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak robiliśmy chip tuning mojego Polarisa u Adama, to tam uzyskaliśmy 10 koni na silniku, a również około 6 koni typowo na kołach. Generalnie, nieważne ile wyjdzie na silniku, ważne jest to, co jest na kołach. Moc na kołach, czyli ta moc realna. Sorry za moje podniecenie, ale no, ja mam bardzo duży sentyment do CF-ek, bo CF-ek jakby wszystko się zaczęło, nie? Znaczy wszystko, co związane z składowym salonem, wiadomo, nie? No, wyrwa. Strasznie wieje tak a propos. Widzicie? VMAX wrócił bez problemu. VMAX wrócił także elegancko. Właśnie wpłynęło na to przesunięcie tego limitera prędkości. Wow! Ja pierdzielę. Kamil, wariacie. Mamy drugi pomiar. Jadę zrobić sobie jeszcze jeden, trzeci, ostatni, po czym umyję pojazd, bo w czwartek już w sumie wyjeżdżam do Wysowej Zdrój i sobie potestuję. Potestuję CF-kę. Moi drodzy, jakbyście chcieli coś takiego, to kontaktujcie się ze mną. Nie pytajcie się, jak to wpływa na gwarancję. Słuchajcie, jakiekolwiek modyfikacje w składach, które mają gwarancję, wpływają tak, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem. I to jest jakby no, złota zasada. Także nie zadawajcie głupich pytań, nie? Po prostu. Bo jak jest, każdy wie, ostatni pomiar. Jeszcze raz. Muszę sobie tak fajnie ruszyć. Naprawdę trzeba się powstrzymywać, żeby on na koło teraz nie wydarł, nie? No, powiem wam tak. Jeśli chodzi o koszty, to kit wariatora razem z montażem około 1500 zł, przeróbka układu dolotowego, to zależy, możecie pisać do mnie
będziemy to wyceniać. No kurczę, no wszystko co daje banana na mordzie, to daje po prostu ten, no to jest warte każdych pieniędzy. I to ja nie mówię wam tego, że ja chcę to sprzedawać czy coś, bo ja mam w dupie tutaj, wiecie, brudzenie się w tym. Chłopaki też u nas nie mają na to czasu za bardzo, bo jest to mega czasochłonne, ale czasem, czasem trzeba, nie? Wow. Także moi drodzy, bardzo chciałem pozdrowić chłopaków z Wahuti Waliko i chłopaków z Serkap. Zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty, nie? CF-a wyrywa na koło. A, jeszcze takie info. Po majówce jeszcze zamontuję sobie układ wydechowy, o którym wam ostatnio na vlogu wspominałem. I też będą w sprzedaży układy wydechowe dedykowane także potworini. W ogóle może zrobimy tak, że stworzymy też taki własny setup, gdzie przerobimy dolot, założymy kit wariatora i zrobimy wydech. I to być może zestroimy w V-tuningu i będziemy sprzedawać też gotowe takie setupy. Na pewno wyjdzie to też w sumie no w dobrej kasie. Także moi drodzy, ja się z wami żegnam z korku, korek w Kolbuszowej.